Stary, czy ty się w niej zakochałeś? Znaczy, tak sobie podrywam normalnie, ale nie wiedziałem, że ona tak wie, że jest fanką Karyny. Czemu ty w ogóle mnie dotykasz? No ale... Muszę zadzwonić. Leżą w twojej na twojej kanapie przykryci kocem. On, jak wchodziłem, to powiedział, że to jest jego mieszkanie, w którym ty wynajmujesz nagrywki i robisz w nim. Ciekawostki, czy biłem się ostatnio na niej. Wygrałem taki puchar. Walka wieczoru była. Wow. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. I co, dzisiaj mamy taki spontaniczny, powiedzmy, wypadzik. Przyszliśmy sobie na ognisko z Darią, z Lipankiem, z Darusiem i z Mikołajem. No i będziemy robić sobie kiełbaski. Jeszcze ma do nas przyjść Kamil. Taki zwykły odcinek. Także zapraszam was do oglądania tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Kari, to ja się zajmę kiełbaskami. Kamil powiedział, że przyjdzie dzisiaj z jakąś osobą. Nie wiem, chyba z twoją fanką, bo spotkał ją i mówił mi, że przyjdzie po prostu z fanką. O kurczę, to fajnie, to sobie razem miło spędzimy dzień. Mamy na spokojnie 15 minut, żeby przygotować grillka, słuchajcie, dobra. Więc lecimy, lecimy. Ja dzisiaj kupiłam bardzo pyszniutkie bułeczki. Patrzcie, Lambo jedzie. O, Lambo. O, Lambo. Siemano. Mariusz. A, się powodzi na fajnym. To twoje Lambo. Kurde, stary. Dobra, robimy kiełbaski, stary. Chodź, Lipan, pomożesz mi z kiełbaskami. No, mamy już kiełbaski nacinane, bułeczki świeżutkie kupiłam. Dawajcie, dawajcie, no jestem ciekawy jest tego grillka. Jest troszkę zimno, no ale kurczę, no. Trochę jest zimno. Trzeba, jest ładne słoneczko, trzeba zrobić. Ej, Kamil idzie, Kamil, cześć! Diana, jestem twoją fanką! No, cześć, miło mi się poznać. Ale ładnie wygląda. Dziękuję, dziękuję bardzo. No ale Kamil mówił, że przyjdzie z fanką dzisiaj. Myślę, że spóźniliśmy dlatego. Karin! No fajnie, jak tam? Co dzisiaj ciekawego robiliście? No nie, dopiero się spotkaliśmy. Czyli ten grill nie będzie taki się ten? Nie znacie, nie? No nie, to jest fanka, ja stary. Znam, to myślisz, że ja swoich fanów nie znam. No właśnie, Karina mnie zna, jestem Tatiana. No już widzę tutaj kiełbaski. Tak, no dobra. Teraz będziemy spożywać. Macie ochotę na ognisko? Jasne, z tobą zawsze. Posiedzimy tu trochę, pobawimy się. Dobra, to nabijemy te kiełbasy na kijki, słuchajcie, i ten, i róbmy to grillka sobie. Kamil, dla was tu jest miejsce, tutaj siadaj. Razem. Chodź, Daria, obok mnie, tutaj. Ja jeszcze koło Kariny. Dobra, siadaj. Dobra. A jakieś sojowe te macie? Jakieś bez mięska? A wy bez mięska? Bułkę mamy. Nieprzygotowani? To bułki nie, będziecie to sobie jedli. Ej, Karina, chodź na chwilę, bo... No i zaraz pogadamy o tym grillu. Ej. Ej, o co chodzi? To jest fanka twoja, ale... No tak, no ja już znam przecież. Ale Kamil, widziałaś jak ten? No jakiś ja taki dziwny jest, taki zadowolony. On właśnie tak dziwnie, że on nic mi o tym nie powiedział. No on mówił, że przyjdzie po prostu z jakąś dziewczyną, co jest twoją fanką. Ale mógł mi to już powiedzieć, skoro to moja fanka. No to dobra, no. No dobra, spoko, zobaczymy jak to się potoczy, nie? Okay. Dobra, no to róbmy tego grilla, zobaczymy co dalej, chodź. Dobra, dawajcie te kiełby. Karina, a ty lubisz kiełbaski? No ja lubię kiełbaski. A zrobisz mi jedną? Taką, jasne. Wysmażoną? Wysmażoną lubisz. Tak. No to ja też. Nie, ej, Brygida, a ten? Jakie my robimy sobie? Brygida, Tatiana, no Tatiana, się nie obrażaj. No ja nie wiedziałem jak ona się nazywa, Tatiana. Słuchajcie, fajnie, że jesteście razem, co Kamil robicie? Właśnie dużego wyboru nie mamy, więc chyba tylko jedno mogę ci zrobić kiełbaskę. Mi Karina robi kiełbaskę, ty nie musisz. A, to może chodźmy do sklepu, się przejdziemy, kupimy jakieś, co lubisz. Nie, ja chcę być z Kariną. Kurde. Stary, dobra, no to idź do Kariny i ten, i spokojnie, siedźcie sobie. Stary, czy ty się w niej zakochałeś? Znaczy, tak sobie podrywam normalnie, ale nie wiedziałem, że ona tak wie, że jest fanką Kariny. Bo teraz tak patrzę, ona cały czas przy niej siedzi. Stary. Może dlatego ze mną pisała. Ale on naprawdę chce, żeby ona była twoją dziewczyną? Nie, no to taki... Co ma być, to widzę, będzie, że jesteś jakiś taki spięty trochę. Co ma być, to będzie. Ale nie spodziewałem się, że tego. Może dlatego tak chciała, żebym ją tu zabrał. No nie wiem, no działaj stary, no. Działaj, działaj. O, co to się a stało? A dla ciebie będzie? Co to w ogóle jest? Co ty zrobiłeś? Co się stało? Co jest? Się w ogóle do niczego nie nadajesz, no co to jest? No nie każdy musi być super kucharzem. Co zrobiłeś? Ale stary, czy to węgiel jest? Tego nie będę, i sam sobie to jedz. Ucha, trzymaj jedno. Co ty robisz w ogóle? Sam sobie to jedz. No nie wiem, o co jej chodzi. Kamil, musisz przyjść na korepetycję do kogoś, żeby wiedzieć, jak poderwać pogryź dziewczynę. Pogryź jej to, bo to jest po prostu spalone trochę. Ale on no i ładnie, daj się. To jest spalone. Ale ja chcę jej bardzo zaimponować. Patrz, z buzi dał. Dałeś z buzi? Nie.
Gdzie jest moja kiełbaska? No już robię tutaj, idealnie no przypieczona. Właśnie, mamy wszystko gotowe, zaraz będziemy jeść. A powiedzcie mi, jak wy się poznaliście? Skąd się znacie? Na Instagramie ogólnie. Na Instagramie? No, tak, poznaliśmy się na Instagramie, tam trochę pisaliśmy. No i postanowiliśmy się spotkać. No i tak wyszło, że akurat to ognisko zrobiliśmy. No to zabrałem tutaj. A i na pierwsze spotkanie kiełbaski, tak? No jak na ognisku. Proszę, dla ciebie. Nie. Jednak już straciłam apetyt, nie chcę, nie. Ja też tego nie wiem, bo ja nie jem mięska. Może ktoś z was chce. Jak ci się dzień się podoba? O, cieszę się, że Karina tutaj jest, super. Ale jak pisaliśmy, to mówiłaś, że do mnie przyjedzie. Nie, Karina. Czemu ty w ogóle mnie dotykasz? No ale... Muszę zadzwonić. Kamil, co ty robisz? Nie wiem. Czy chodzisz z jakąś dziewczyną i z fanką? Nie właśnie, ej Karina, może ja z nią gdzieś pójdę. Może do ciebie, żeby ciebie tam nie było. Dlaczego do mnie? No bo ona przy tobie się dziwnie zachowuje. Ja bym wolał, wiesz, tak? No ale... No w sumie on ma rację, jeżeli ona jest fanką, to ona się... Ale on ją dotyka, ona nie chce przecież. No właśnie. Przecież to Kamil ją zbajerował, że przyjedzie do mnie, a teraz ją podrywasz. No ale przecież... Czemu tak robisz? Ale przecież nie wiem. No dobra, ale co? Inaczej to na Instagramie wyglądało. A po co chcesz iść do Kariny? No żeby nie było tam Kariny, no bo bez Kariny ona się inaczej zachowuje. Nie, Karina, nie zgadzamy się na to. Nie możecie robić takich rzeczy w domu u Kariny, stary. No to przejdę się z nią po prostu gdzieś. Dobra, no to przejdźcie się, idźcie, idźcie. No. I nie dotykaj jej. Przeprosz ją i tyle, no bo... Dobra, Kamil, no idź, no porozmawiamy później, już idź, ratuj sytuację. Stary, bądź miły, kup kwiata i nie dotykaj jej od razu, stary, po nodze, widziałem to. Kurwa. O co chodzi, stary? Nie wiem, o co chodzi. Jestem ciekawy, gdzie oni w ogóle teraz poszli, bo mi się wydaje, że Kamil ją zabierze tu na randkę do restauracji obok. No. Może na jakieś ciasto. Ale... O ile się zgodzi, nie? Kawka. Karina, muszę już iść, mnie gdzieś zabiera. Lecicie. O kurczę, my tego. Szkoda. Daruś, Karina, my jakby co lecimy do restauracji, pójdziemy, a wy na sushi po prostu, nie? Na sushi no iście, tam jest dobra, bardzo dobre. Dobra, no to lećcie. Super, no to lecimy. Dobra, to cześć, siema. To było dziwne. No ale idą na sushi, dobrze się zgodziła, że się nie wystraszyła. No też prawda, niech on daje jej szansę, niech ona mu da raczej szansę. W sumie nie on jest fajny chłopak przecież. Ale, na miejscu ale ja widziałem, on przecież by jej nie wymacał, on po prostu ją dotknął, tak, pod stołem, tak. Tak położył rękę, tak. Ale to jest ich pierwsze spotkanie. No, zły dotyk. Nie za szybko z takimi rzeczami. No dobra, no co no. No idą, poszli sobie. Zakochani. Dobra Karina, dzięki za grillka. Było no, super, serio, fajny pomysł. Tylko zimniutko. Zimniutko trochę. Oby było cieplej niedługo. To co, teraz zrobimy sobie chyba jakieś Q&A i nagramy. Q&A na chacie i zakończymy no, w sumie takim, dokładnie. Taki vlog. Tak fajny. Zrobimy. No, tak patrzcie, jak pięknie. No. No dawaj. Nie mam kluczy. Ty masz klucze? Nie. Skąd ja mam mieć twoje klucze? Nie. Nie ma kluczy. No bez jaj. Masz klucze? Weź zobacz w kieszeni. No nie, no ja nie brałem kluczy. Lipton? Nie, tym razem nie ja. Tym razem! No gdzie są? No dobra, nie rób sobie żartów, otwieraj. No czym, jak nie mam kluczy? Gdzie? No zostawi, na pewno ja nie wzięła. A może Kamil je wziął? Właśnie. A gdzie je miałaś? W której kieszeni? Tutaj. Właśnie, weź cofnij nagranie. Cofnij czekaj, nagranie. Czekaj, cofnij chodźcie, nagranie. Zobaczcie. Karina, muszę już iść, mnie gdzieś zabiera. Lecicie. O kurczę, tego, szkoda. Daruś, Karina, my jakby co lecimy do restauracji, pójdziemy, a wy na sushi po prostu, nie? Na sushi no iście, tam jest dobra, bardzo no dobre. Dobra, to lećcie. Super, no to no. Lecimy. Dobra, to cześć, siema. A pierdziele, co za... Wyjął. Jaki kurde ham. Ja w ogóle dobra, tego ja nie idę tam poczułam. Idę ty tam nie w domu jest. Idę szybko no tak. To po cichu, to po cichu. To idę po cichu. Szybko sprawdzić. Kotem weszłaś. Ale nie pika. Nie pika? Nie. Dobra, czekajcie, no ja idę sprawdzić, poczekajcie, no zobaczymy co tam. Możecie wejść tu wyżej, ja idę zobaczyć tak po cichu, czy oni tam rzeczywiście są. Masz piękne mieszkanie. No, ostatnio je kupiłem tutaj właśnie. No i czasem z Kariną właśnie tu nagrywała, ona ze Szczecina jest. No i przyjeżdża, tu jej udostępniam. A kiedy będzie Karina? A wiesz co, nie miałam pojęcia, niedługo mają przyjść. A w ogóle oglądałaś Galę ostatnio? Nie oglądałam. A ciekawostki czuję, biłem się ostatnio na niej. Wygrałem taki puchar, walka wieczoru była. Wow. Nie wiem czy uwierzysz, ale z Popkiem się biłem. Ale super. No i co, no ciężko było walka, treningi, no ale jakoś się dało, nie? Teraz mam nadzieję, że mi właśnie jakiegoś McGregora ściągnął. Zobaczymy jak to pójdzie. Ej, słuchajcie. Nie uwierzycie w to, co się stało. Oni leżą w twojej kanapie przykryci kocem. On, jak wchodziłem, to powiedział, że to jest jego mieszkanie, w którym ty wynajmujesz nagrywki i robisz w nim. Ja. Plus stary jeszcze trzymał twój puchar, swojej MMA. Chyba, bo ja puchar
I chyba zerwał tą złotą, tą na... Tak, zerwał ten złoty napis. Ja tam idę. Żartujesz, no nie. No stary, serio. Serio, nie? Nie, no nie, ale on ją tak bajeruje. Ja, czemu mnie puchar dotyka, kurde? No stary, on zerwał w ogóle, on zerwał ten napis z pucharu, że to Mariusza. Ja, i co, mówisz, to jego? No powiedział, że to jego, że się bił na tej gali. Ale co ja mam teraz wejść i całą awanturę robić? No nie wiem, no stary, tak. Ale ja nie jestem taki, żeby... Ja, Pedro, no nie, no to jest żart jakiś. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Co ty zrobiłeś z tym pucharem? Co ty zrobiłeś z tym pucharem? Ej, pytam się ciebie. Mój puchar. Co ty się dzieje? Jaki twój puchar? O co tutaj chodzi? Czemu ty z tą dziewczyną, co z nią na ognisku, bo sprowadziłeś do Kariny mieszkanie, jeszcze niszczysz mój puchar? Ty jesteś normalny? Oddaj to w ogóle i nic nie chcę widzieć. Ja to do Kariny przyszłam tylko. Boże, ja tylko pisałam. Napisaliśmy. Tego się nie da przykleić. Weź idź stąd, ale nie. Spokojnie, Kamil na pewno nie chciał źle. Kamil na pewno nie chciał źle. No ale jak nie chciał źle, popsuł mi puchar. Idź stąd, człowieku, gdzie on ma kubkę? Nie, ma kubkę? Ale bez agresji. Dobra, wypieprzę to naprawdę. Ja dobrze, że go wywaliłeś. Puchar mi popsuł, kurde, no to ukradł. Ale to nie jest zabawka jakaś, no. No ale on nie chciał, on po prostu się zakochał. On mi takie kity. Ale on się w tobie zakochał. No ale jak się zakochał? Nie. To Mikołaj, ja tylko się zakocham, to mam ci popsuć też jakąś twoją rzecz, to? No nie. A co on ci w ogóle mówił? No, że wygrał, z Hopkiem wygrał! Że to jest jego puchar! Że teraz z McGregorem będzie walczył! Trzeba go... I ty to opiszyłaś, tak? Kalina, zakończmy tego vloga, nie róbmy tego Q&A, nie róbmy już tego Q&A, dobra, bo... No nie ma co, miało być miło, fajnie, a wyszło jak zwykle. No, z Kamilem trzeba porozmawiać i wyjaśnić mu, jakie błędy popełnił, bo chyba nie jest tego świadomy. I co, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkę w górę i do zobaczenia.